Na program zaprasza Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w setnym odcinku Pisze Baba do Zielarza. Hurra, setny odcinek. Postanowiłem w tym jubileuszowym setnym odcinku powiedzieć nieco więcej na temat w ogóle ziołolecznictwa. Pytania czasami przewijają się. One są za krótkie na to, żeby odpowiedzi na nie są za krótkie, żeby zrobić osobny odcinek. Natomiast postarałem się zebrać te pytania w jedną część i gremialnie na nie odpowiedzieć. Oto pytania. Pytania będą na temat, jak stosować zioła. Pierwsze pytanie, czy nadmiar ziół może zaszkodzić? Oczywiście, że tak. Ojciec Grzegorz powiadał, zioła źle użyte i w nadmiarze mogą szkodzić. Pamiętajcie Państwo o tym, że zwykle na produktach ziołowych jest informacja na temat, jak je stosować, w jakiej ilości i trzeba się tego trzymać, bo zioła mogą rzeczywiście zaszkodzić, jeżeli są użyte w nadmiarze, bądź też są to nie te zioła, które można używać w danej jednostce chorobowej. Drugie pytanie. Czy można łączyć zioła i stosować równocześnie na różne dolegliwości? No właśnie na tym polega ziołolecznictwo. Żeby stosować mieszanki ziołowe, żeby nie stosować pojedynczych ziół. Oczywiście można, jak ktoś sobie życzy, ale pamiętajcie Państwo o tym, że potęga ziołolecznictwa jest w tradycji. Dlatego na przykład ja się często odwołuję do tych mieszanek ziołowych, które jeszcze stosowaliśmy lat temu 20-30 z ojcem Grzegorzem Sroką, bo te połączenia to są tradycyjne mieszanki ziołowe. Państwo macie jakieś rodzinne tradycje w tej kwestii i wiecie, że taka czy inna substancja połączona z inną dawała dobre efekty, to stosujcie to, bo to jest tradycja. Ziołolecznictwo zawsze opierało się o mieszanki ziołowe. Dlaczego? Bo jak się połączy zioła ze sobą, to one ze sobą współdziałają, współgrają, tam dochodzi do interakcji i najczęściej jak mieszanka jest stosowana długo, przez wielu, jest ona skuteczna, to pewnie i dla Was będzie skuteczna. Zatem jak najbardziej zioła trzeba stosować razem i one działają wtedy bardzo szeroko, wachlarzowo. To nie jest wąskie podejście, tak jak lek syntetyczny. Akcja, reakcja. Nie, nie. To jest holistyczne podejście dla człowieka. Możemy mnożyć te przykłady i my korzystamy właśnie z tej synergii, czyli współdziałania surowców zielarskich ze sobą. Kolejne pytanie. Czy parzyć zioła, czy gotować? Wszystko zależy, jakie mamy zioła. Zazwyczaj producent pisze, opisuje ten produkt. I tam na tym opisie powinna być informacja, w jaki sposób taki preparat ziołowy stosować. Zasada taka ogólna jest taka, iż zioła, czyli części naziemne rośliny, parzy się, ale na przykład ziele skrzypu się gotuje 20 minut, żeby wydobyć krzemionkę. Natomiast części podziemne rośliny, czyli korzenie i kłącza, się można gotować, robić odwary. Ale jeżeli na przykład bardzo drobno rozdrobnimy te korzenie bądź kłącza, możemy też robić z tychże napary ziołowe. Ale można te je gotować wtedy, bo na przykład zioła olejkowe, na przykład kminek, koperek, anyżek, rumianek, no raczej nie powinno się gotować, dlatego że olejki eteryczne wyparują i nie będzie to zioło, ten preparat tak skuteczny jak zaparzony. Kolejne pytanie, czy stosować zioła przed, w trakcie czy po posiłku? Proszę Państwa, to też zależy. Generalnie zasada jest taka, lepiej przed. Dlaczego? Dlatego że jak zastosujemy przed posiłkiem, na przykład na 15 minut, pół godziny, to wtedy ta wchłanialność produktów ziołowych jest lepsza. Ale jeżeli na przykład mamy preparaty ziołowe, które podawane są podjęzykowo, na przykład resweratrol w kroplach, ta esencja wina w kroplach, którą my używamy często w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza, to nie ma to znaczenia, czy to jest preparat podawany, czy to jest preparat podawany przed, czy po, dlatego że wchłanialność takiego produktu jest z jamy ustnej. Tak samo na przykład krople uspokajające,
które się stosuje, czyli na bazie alkoholu, to też można podać niezależnie od jedzenia, dlatego że rozcieńczamy je minimalnie. Tam powiedzmy pół kieliszka wody, dwie łyżeczki kropli, wchłania się w jamie ustne. Nie ma znaczenia, czy to będzie przed, czy po jedzeniu. Po jedzeniu stosuje się działa na przykład wtedy, kiedy czujemy, że no nie zjedliśmy dobrze połączonego posiłku, czyli na przykład połączyliśmy tłuste jedzenie ze słodką przekąską, na przykład po obfitym obiedzie ciastko bądź tort, to wtedy może nas troszkę to ten żołądek, te jelita mogą pracować źle. Wtedy trzeba zastosować preparaty na bazie ziół gorzkich i one poprawią stan naszych jelit i trawienie się przyspieszy. Teraz tak, czy można stosować dzieła równocześnie z lekami? Można, jak najbardziej, bardzo często to łączymy zioła z lekami, bo stosujemy zasadę komplementarności. Jeżeli używamy ziół i leków, to mamy dwie metody terapeutyczne i tak zresztą zachęca nas do tego Światowa Organizacja Zdrowia, która wydała dokument na temat medycyny tradycyjnej, gdzie sugerują lekarzom, farmaceutom i w ogóle ludności, aby implementować tradycyjną medycynę, między innymi ziołolecznictwo, tam na pierwszym miejscu, do tych procedur medycznych, które normalnie stosujemy. Zresztą był przykład tego leczenia COVID-a, kiedy to na przykład używaliśmy, był podręcznik leczenia COVID-19 zrobiony przez Chińczyków, bo tam się ten COVID zaczął i tam były mieszanki ziołowe. Normalnie stosowali je razem z respiratoroterapią, czy też z antybiotykoterapią. Ale trzeba pamiętać o tym, że zioła mogą wchodzić w interakcję z lekami. Zazwyczaj zarówno na lekach, jak i na preparatach ziołowych są informacje na ten temat, jakie zioło z jakim lekiem może wchodzić w interakcję. W tym przypadku, na przykład, tutaj ważnym takim surowcem, i uczulam Państwa na niego, jest dziurawiec. Dziurawiec wchodzi w wiele interakcji. Takim surowcem zielarskim może być miłożąb japoński, który może nasilać działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi. Zazwyczaj to wszystko jest na ulotkach. Natomiast czytajmy ulotki informacyjne leków, jak i preparatów ziołowych i wtedy będziemy wiedzieć, czy dane zioło może, czy też nie może być łączone z danymi lekami. Czy zioła można podawać dzieciom? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I jeżeli jest to małe dziecko do pierwszego roku życia, raczej należy napar ziołowy przygotować i podać dziecku. Czyli do gotującej się wody wsypujemy zioła albo saszetkę z mieszanką ziołową, doprowadzamy do wrzenia i ściągamy i takie coś. Lepiej na wszelki wypadek tak zrobić. U starszych dzieci już nie trzeba tej procedury tworzyć. Dlaczego? Dlatego, że jelita dziecka są jeszcze nie do końca zasiedlone przez odpowiednie bakterie i dopiero te bakterie muszą się tam ulokować, te właściwe bakterie. A zioła, jak wiemy, na pary ziołowe zwłaszcza, nie są sterylne. Jeżeli stosujemy preparaty ziołowe inne, na przykład miód pszczeli z dodatkiem oleju koprowego i prawoślazu, taki preparat znakomicie działa na gardło, na jakieś przeziębienia u dziecka, no to wtedy możemy sobie pozwolić, ale też raczej po pierwszym roku życia, bo miód też nie powinien być u takich małych dzieci stosowany. Trzeba o tym pamiętać. A co jest ważne u dzieci? No, nie stosujemy u nich preparatów ziołowych na alkoholu, bo to jest przeciwwskazane. Niemniej jednak czasami w sytuacjach, gdy nie ma innego wyjścia, można zastosować taki sposób, myśmy go często stosowali. Do gorącej wody dolewamy na przykład kropli alkoholowych i takie połączenie jest możliwe, dlatego alkohol odparowuje, zostaje tylko w tej wodzie ta substancja czynna. Nie jest to może najlepsza metoda, ale można ją zastosować, taki sposób na to, żeby to u dzieci zastosować takie preparaty. Zbierać, czy suszyć, czy kupować gotowe mieszanki. Oczywiście zachęcam Państwa do zbierania ziół. To jest tradycja, która Państwu może wejść w krew i to jest bardzo dobry sposób. Oczywiście trzeba umieć te dzieła wysuszyć, rozdrobnić, przechowywać, żeby to wszystko było zachowane. Niemniej jednak też trzeba patrzeć, gdzie się te zioła zbiera, żeby nie były zbierane w takich miejscach, które są na przykład pokryte jakimiś pyłami przemysłowymi, bo to wtedy, czy też blisko drogi, raczej tego należy unikać.
Z drugiej strony trzeba też wiedzieć, jak ze sobą te zioła pomieszać, w jakich proporcjach. Jeżeli korzystamy z podręczników czy z internetu, którym jest pełno mieszanych ziołowych receptur, które tam są, możemy oczywiście samemu komponować takie mieszanki ziołowe i zachęcam Państwa do tego. To jest bardzo zdrowy styl życia i sam spacer po łąkach, lasach na pewno będzie dla Państwa też korzystnym działaniem. Czy są zioła uniwersalne, czyli na wszystko? No nie ma takich ziół, proszę Państwa. Nie ma ziół, które na wszystko działają. Ale czasami połączenie kilku mieszanek, kilku surowców zielarskich może spowodować, że będą one działały, no może nie na wszystko, ale na wiele różnych schorzeń. Są też zioła, które wykazują działanie szerokowachlarzowe. Do takich ziół na pewno należy kwiat krumianku, na pewno ziele melisy, a z takich egzotycznych ziół na przykład należy korzeń tarczycy bajkalskiej, korzeń żeńszenia, nasienie czarnuszki siewnej. To są surowce o bardzo szerokim spektrum działania i można je korzystać na bardzo wiele schorzeń. Często wykorzystujemy właśnie takie zioła o takim wielokierunkowym działaniu, takie polikresty można powiedzieć, czyli zioła, które mają działanie szerokowachlarzowe. Czy dobrze jest stosować zioła w profilaktyce na wszelki wypadek? Czy można je stosować? Oczywiście, jak najbardziej można. Zioła chyba się najlepiej nadają do profilaktyki. Poza normalną żywnością, która też oczywiście może być stosowana jako profilaktyka, to zioła nadają się do tego najlepiej. Na przykład teraz, kiedy mamy okres przedwiośnia, ci ludzie, którzy mają problemy żołądkowo-jelitowe zwykle w tym okresie, czyli w cudzysłowie wrzodowcy, powinni stosować sobie mieszankę ziołową, która takie efekty wywołuje raz dziennie, profilaktycznie, a gdy mieli objawy nawet dwa razy dziennie. To może zapobiec nasileniu tych dolegliwości, więc profilaktyka jak najbardziej. No, zioła przecież działają na odporność organizmu. Są nasze, jeżeli wiele tych w wielu odcinkach o tym Państwu mówiłem, zioła, preparaty ziołowe na odporność, które stosujemy, czyli na bazie jeżówki purpurowej, melisy, rumianku, czy też produkty pszczele, też profilaktyka, aloes, to wszystko jest do profilaktyki. Więc mamy tutaj możliwości terapeutyczne bardzo szerokie. Profilaktyka i zioła to się po prostu, można powiedzieć, razem ze sobą komponuje. Zresztą napisałem książkę z panią profesor Iwoną Wawer, Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia. No, dlaczego ona ma taki tytuł? No bo po prostu zioła się do tego nadają. Tą książkę możecie Państwo sobie nabyć przez internet. Ona jest dostępna też w niektórych sklepach zielarskich czy też księgarniach. Tak więc, proszę Państwa, zachęcam Państwa serdecznie do tego, abyście Państwo stosowali fitoterapię, abyście Państwo tego uczyli. Ziołolecznictwo to jest łatwa terapia, łatwy sposób leczenia. Nie trzeba mieć skończonych studiów, żeby stosować zioła na przykład w chorobach nerek, przewodu pokarmowego, układu oddechowego. To są naprawdę proste działania. Więc proszę o tym pamiętać. Oczywiście zawsze Państwo możecie skonsultować się z farmaceutą, z lekarzem, bądź też z pracownikiem sklepu zielarskiego. Zazwyczaj osoby tam pracujące w sklepach zielarskich są to osoby, które są pasjonatami ziół i naprawdę mają dużą wiedzę. Zawsze możecie korzystać z ulotek, z materiałów informacyjnych, jakie są na stronach internetowych. Proszę korzystać z wiarygodnych, nie z reklamowych przekazów, tylko raczej z wiarygodnych. Jest taka strona internetowa drblecha.pl. Tam jest kilkadziesiąt artykułów na temat różnych mieszanek, różnych surowców zielarskich. Radzę tam sięgnąć. Są to artykuły naukowe z przypisami. Możecie się do tych odnośników odnieść. Także zachęcam Państwa serdecznie do tego, abyście stosowali preparaty ziołowe, dlatego że przez to będziecie zdrowsi i zdrowsza będzie Państwa rodzina. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i zobaczenie tego setnego odcinka. Ja nie zamierzam kończyć po tym setnym odcinku. Ten serial będzie trwał. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, macie jakieś problemy zdrowotne, zapraszam do zadawania tych pytań. Mam nadzieję, że będę mógł Państwu w tych
tych udzielić informacji, które będą Państwa satysfakcjonowały. Jeszcze raz dziękuję za zobaczenie tego odcinka i do zobaczenia. Sponsorem programu było Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.